trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa. Będziesz mówił głośniej to. Zimowej aukcji 2023. Serdecznie wszystkich chcieliśmy wszystkim podziękować za przybycie, powitać w imieniu pani prezes Stadnie Koni w Michałowie, pani Miki Słowik, jak również pana Lucjana Cichonia, tutaj prezesa Stadnie Koni w Janowie, wszystkich wystawców. Proszę państwa, zaczniemy od prezentacji 12 ogierów tutaj stacjonujących Stadnie Koni w Michałowie, a aukcja rozpocznie się o godzinie 13.30. Ladies and gentlemen, I would like to welcome you, warmly welcome to the winter sale. Next winter sale 2023 here in Michałów Stud Farm. On behalf of the president of Michałów Stud Farm, Ms. Monika Słowik and Mr. Lucjan Cionia, the president of Janów Podlaski Stud Farm, and all the sellers of today's horses, I would like to warmly welcome you and thank for your coming. And we start now with the presentation of 12 stallions available here in Michałów Stud. The sale will start at 1:30 p.m. I zapraszamy pierwszego ogiera. Będzie to reprezentant wyścigowego programu prowadzonego Stadniny Koni Michałów. Jeden z najlepszych koni wyścigowych ostatnich lat michałowskiej hodowli, ogier Echaron. Urodzony w 2017 roku po ogierze Ontario HF od klaczy Echara Pavilion. Stallion Echaron. It's a representative of a racing program at Michałów. Zaprezentuje jest ogier Wizerunek, syn wycofanego już z hodowli ogiera Ganges, który zostanie w tym sezonie po raz pierwszy użyty jako kontynuator rodu Kuhailan Haifi. Wizerunek urodził się w 2019 roku, a jego matką jest klacz Wizawa po Ekwator. Wizerunek. He was born in 2019. He's by Ganges, out of Wizawa by Ekwator. Zapraszamy jednego z najstarszych ogierów, który w tym roku stacjonuje w naszej stacji. Jest to ogier Eryks, urodzony w 2003 roku, syn ogiera Ghazal Al-Shakab i klaczem Mona Pomonogram.
next stallion is Eryx, 20 years old, Ghazal al-Shakaper Mona by Monogram. Thank you.
2022. Dziękujemy bardzo. I teraz przed Państwem zaprezentuje się jeden z najbardziej utytułowanych młodych ogierów wyhodowanych w stadninie koni Michałów, ogier Ferrum. Urodzony w 2019 roku, Morian Fer Maria Poelo Mari. Now we present stallion Ferrum, born in 2019, Morian Fer Maria by Elo Mari. Urodzony w 2013 roku, Cahill Al-Shakab Messalina po ekstern, znany wszystkich z ringów pokazowych Morion, czempion Polski, czempion świata. And the last stallion that we would like to show you is the stallion Morion, born in 2013, sired by Cahill Al-Shakab out of Messalina by ekstern.
Dziękujemy bardzo. Minęła godzina 13:30, więc możemy rozpoczynać zimową aukcję koni w Michałowie. Proszę Państwa, witam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Za chwilę rozpoczniemy kolejną zimową aukcję koni w Michałowie. Kilka informacji porządkowych, a mianowicie aukcja przebiega zgodnie z regulaminem aukcji, który dostępny jest na stronie internetowej, jak również tutaj w katalogach, które mogą Państwo otrzymać od organizatora. Aukcja, postanowienia będą w walucie euro, licytujemy kwoty netto, a aukcja odbywa się systemem mieszanym, systemem online na stronie onebit.pl, jak również obecni tutaj Państwo na sali, posiadający zarejestrowani w biurze aukcji, możecie Państwo licytować i do tego bardzo serdecznie zapraszamy. Na dzisiejszej aukcji będziemy licytować 19 klaczy, 4 ogiery i 4 wałachy. 3 z klaczy o numerze 2, 7 i 12 nie będą ze względu na wysoką ciążę prezentowane tutaj w ringu, natomiast jak najbardziej licytacja tych klaczy będzie się odbywała. Prosimy również zwrócić uwagę na informacje dodatkowe, które zamieszczone są w katalogu, szczególnie o dodatkowych stanówkach, które przy zakupie konkretnych klaczy będą dostępne i do wyboru. Natomiast niektóre z klaczy, i to bardzo ważna informacja, są źrebne i sprzedający zastrzega sobie prawo własności źrebięcia, które urodzi się od tych klaczy w 2023 roku. Wszelkie informacje znajdziecie Państwo oczywiście w katalogach dostępnych online lub u organizatora. Ladies and gentlemen, I would like to warmly welcome you again to the winter horse sale here in Michałów in 2023.